Ignacy Jan Paderewski. Listy. W grudniu 1872 roku zubożały szlachcic Jan Paderewski wyrusza wraz z synem Ignacym w podróż z Sudyłkowa na Wołyniu do Warszawy. Aby uzdolniony muzycznie chłopiec mógł rozpocząć naukę w Warszawskim Instytucie Muzycznym. Ignacy zamieszkuje na stacji urodziny Jana Aleksandra Kerntopfa, właściciela fabryki fortepianów i pianin. Prowadzi regularną korespondencję z ojcem, w której opisuje swoje studenckie radości i troski. W lutym 1874 roku pisze. Warszawa, 4 lutego 1874. Kochany ojcze, list otrzymałem, ale pozostaje te półrocze u pana Komana i nic na tym nie stracę. Będę grać na popisie pierwszym na fortepianie, na drugim na puzonie jako pierwszy uczeń z tych dwóch klas. Teraz okazało się, że mam ładny głos tenorowy i jestem pierwszy tenor w instytucie, a pan Studziński angażuje mnie do swojego kwartetu wokalnego jako primi tenori, który przy końcu roku kwartet ten będzie dawać koncerta i występować w rozmaitych koncertach. U pana Podwysockiego uczę się, oprócz francuskiego języka, literatury, polskiego i w ogóle obu tych języków. Teraz widzę, że co chcieć, to zrobić można. Nauczyłem się pisać i czytać po niemiecku sam, bez niczyjej pomocy. I po trochu poznałem ten język w przeciągu tygodnia. Pan Roguski bardzo mnie lubi. Podaje mi zawsze rękę, bo się staram zasługiwać na to. Ja teraz winienem panu Edwardowi 10 rubli, bo musiałem sobie trochę nut i papieru kupić za pieniądze z lekcji. Teraz nie mam po prostu w czym chodzić, bo palto oddawane kilka razy do reparacji już się rozłazi. Tak, że muszę idąc do instytutu opakować się nutami w ten sposób, ażeby dziury i wyłażącą watę pozasłaniać. W futerku też niepodobna chodzić. Po łokcie rękawy, a krótkie poza kolana tak, że tu żurek widać. Chociaż mi jest przykro bardzo, że dokuczam kochanemu ojcu, ale nie mam sposobu innego jak jego, ażeby się udać do niego. Palto tu kosztuje. Porządne, tak żeby wystarczyło na 2 lata, 18 rubli najtaniej. Pan Komen kazał mi przygotować sobie etiudy Chopina i fugi Bacha, co mam się uczyć na popis i teraz zacząć, ażeby lepiej zagrać. I nie mam za co kupić. Teraz może będę miał lekcję po 0,5 rubla za godzinę u doktora Grun, co wyniesie 6 rubli miesięcznie na pana Podwysockiego i będę tam dawał od początku miesiąca przyszłego. Jeżeli kochany ojciec może, to proszę jak najrychlej przysłać te pieniądze. Teraz całuję i ściskam ręce i kolana kochanych rodziców. Dziadunia i ręce ciotek, panów Babiańskiego, Sowińskiego, Antosi Buziaczka i Józia serdecznie całuję, księży ręce całuję, wszystkim znajomym, sługom, Żydom ukłony zasyłam. Kochający Ignacy Jan Paderewski.